Cześć witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin. No i cóż, lecimy teraz do Raymonda, właśnie do Azara Javeda, podszywającego się pod Raymonda, by wcisnąć mu kit, że zabiliśmy Baraninę, a tymczasem Baranina tak naprawdę tylko się ukrył. Już wiem, co zrobię. Co zrobisz? Powiedz, co zrobisz. Miesiąc temu coś zeżarło męża mojej sąsiadki. Co to za czasy? Żeby nikt nie zajmował się potworami w tym mieście. Ej! A ja? Nikt mnie nie docenia. Dobra, idziemy. Dom detektywa. Oczywiście medalion trzęsie się jak pojebany. O, teraz się trzęsie. Dobra. Raymond. Tak? Mam dobrą wiadomość. Ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś Baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc. Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się Baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnice potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży. Albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Okej, okay, zdobyliśmy kolejną zefirę. Cudownie. Została nam tylko jedna do zdobycia. I cóż. Dobra, teraz pójdziemy do Kalksteina. Ponieważ nie wiem czemu, jeżeli mi się nie odfajkowało, że już go nie podejrzewam. O to, że współpracował z Salamandrą. O, witaj Zoltan. Tak więc skoczymy sobie też do Kalksteina. A później udamy się na bagna. Plan mniej więcej tak wygląda. Kalkstein, sprawa do ciebie jest. Wiem, że Raymond to szef Salamandry. Jesteś pewien? Tak, mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec. Co zamierzasz z tym zrobić? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uważaj. Na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną. Najlepiej słuchałem już tego. Przeciwstawnym, czyli wodą. Wieża na bagnach. Idealne miejsce. Tam będziesz miał szansę. Bywaj. Dobra. Odfajkowało mi się? Odfajkowało mi się. Dobra. Odnoszę wrażenie, że już to robiłem. Chyba nawet... O, poziom. Dobra, to jest na bagnach go... Już na bagnach rozdałem sobie punkty. No i cóż, w takim razie mam już zrobione wszystkie zadania poboczne, bo gra w kości to w następnym akcie. Kościany poker to samo poszukiwany. O, mogę pójść do Loivardena w sumie. I w sumie może sobie pójdę po jeszcze poproszę Salamandry, może uda mi się je pchnąć Loivardenowi. No, zobaczymy. Wezmę wszystkie te co mam, tam chyba mam z 11 u karczmarza. I zobaczymy, może uda mi się je sprzedać. To bym sobie troszkę zarobił. Mam też te pierścienie i tak dalej, też dla Loivardena. Właśnie by sprzedać mu.
Tak więc troszkę sobie zarobimy na naszym kupcu. Gdzie jest skarbnosz? A, Boże, nie zauważyłem cię. I poproszę broszę. Tego nie chciałem. Chciałem to. Dobra. Idziemy. Lecimy teraz na bagna. Znaczy najpierw do Loi Wardena, potem do bagna. A potem na bagnach. Jeszcze nie wykonamy sobie zadania do końca z Raymondem. Tylko musimy jeszcze załatwić sprawę z konfliktem tych. Jak się oni zwali? Z zakonem Płonącej Róży i wiewiórkami, którzy chcą sobie skoczyć do Ardeł. Ogólnie to jest tak, że tutaj muszę jeszcze się opowiedzieć po którejś stronie. Podobnie będzie też w akcie trzecim. Zaś dopiero w akcie czwartym dostanę możliwość wybrania, czy chcę być po stronie zakonu, czy chcę być po stronie wiewiórek, czy chcę być neutralny. Ogólnie chcę być neutralny, bo ani jednych, ani drugich nie lubię. Jednakże zrobię tak, że teraz się przyłączę chyba do zakonu, zaś później w akcie drugim prawdopodobnie przyłączę się do wiewiórek. No, dobra. Save. Tak? Towary i brosz nie mogę ci sprzedać niestety, ale mogę ci sprzedać to. Mogę ci sprzedać to. Mogę ci sprzedać też to. I to. No i pięknie. Dobra. Lecimy na bagna. Mamy przewoźnika. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Dokąd możesz mnie zawieźć? Przewieź mnie na drugi czas to. 5 oranów. Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Boże święty. Irytujące to jednak jest. Tak 5 razy. Czy jesteś pewien, jak instalacja niektórych programów? 20 razy pytałem się, czy jesteś przekonany, że chcesz zainstalować ten program? Tak, ale na pewno? Na pewno? Wiesz, czekaj, damy ci jeszcze 5 razy się zapytamy o to ciebie, może się rozmyślisz. Ech, dobra. Mieszał to. Lecimy do Siegfrieda w takim razie teraz. Potem jak załatwimy misję z zakonem wiewiórkami, to pójdziemy do druidów. Poprosimy ich o wywołanie burzy. A na koniec załatwimy sobie golema. Załatwimy sobie golema. A zaś w następnym odcinku zakończymy akt. Chyba dobry plan. W ogóle tak pusto trochę na tym bagnach. O, Blackout. Możemy zacząć zbierać go tego poza tym. Mamy Bledzuigery, mamy utopce. Ale mało coś was. Wiem, że was przetrzebiłem straszliwie ostatnio, ale to nie powód, by bagna były aż tak wyludnione. Znaczy wyludnione. Chwila. Jak to powiedzieć? Odpotworzone? Bez potworów? Bezpieczne, o! To nie powód, żeby bagna były aż tak bezpieczne. Skurczę ziele. Ale mogę sobie miecz dobyć. Będę szybciej biegł. I mam już zakonników. Świetnie. Zakryt. Sejwik. Geralt? Na święty płomień, dobrze cię widzieć. Co się stało? Co się stało? Dostałem kolcem Echinopsa pod nagolennik. Nie mogę chodzić, a mieliśmy znaleźć cmentarzysko golemów.
Najpierw jakiś idiota. Niech święty płomień rozświetli mroki jego umysłu, bełkotał o komarach i gelomach, a potem dostałem tym przeklętym kolcem. Ach! Ranę trzeba opatrzyć. Nie ma czasu na drobiazgi. Elfy będą handlować z hawekarami na cmentarzysku golemów. Miałem wyeliminować hawekarów i wiewiórki. Jednym ruchem ściąć wszystkie łby hydry. Wygląda na to, że hydra jeszcze pożyje. To był bezpośredni rozkaz od samego wielkiego mistrza. Geralt, pomóż mi proszę. Przekażę ci dowództwo nad oddziałem. Jestem wiedźminem, nie żołnierzem. Wierzę w ciebie, Geralt. Wierzę też, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Święty płomień obarczył cię odpowiedzialnością i zaszczytem. Spokojnie, Zygfrydzie, nie unoś się. Proszę cię. Naprawdę potrzebujemy pomocy. Dobrze. Poprowadzę rycerzy. Dziękuję. Uderzajcie mocno i pewnie. Niech święty płomień was prowadzi. Tak sobie myślę, że nie zawadziłoby użyć wiedźmińskich eliksirów. Słyszałem o nich wiele dobrego. Oczywiście. Wiedźmin nigdzie nie rusza się bez swoich eliksirów. Jeszcze jedno. Kim są hawekarzy? To gnidy, jakich mało. Ludzie sprzedający wiewiórkom broń. No dobra. Gdzie są moi ludzie? Halo. O, jeden przyszedł. O, dzień dobry. Dobra. W takim razie chodźcie, moi panowie. Zaznaczę sobie na zadanie. Pek. Będzie profesjonalnie. Idziemy w kierunku czerwonej strzałki, panowie. Dobra, dobądźmy miecz od razu. Tylko tego, stalowego. Idziecie? Idziecie. Dzień dobry. Odciąłbym ci jaja, gdybyś nie miał. Dobra. Zbyt trudne to nie było. Straciłem dwóch ludzi, czy trzech? Ilu ja miałem ludzi? Panowie, ilu was było? Wybaczcie, ale nie pamiętam. Dobra, mogliście przestać latać za mną. Boże, co ja poniosłem? Maj. Dobra, to ja wyrzucę, jak już to toporę chcę krasnoluda. Szczątki. Nic nie ma. O, oreny. Nic nie ma. Krasnoludzki topór. O, to się sprzeda. Szczątki. Oreny. No i dobra. Koniec zadania, wracamy. Zygfrydzie, zadanie wykonane. Straciłeś połowę ludzi. Nie, żeby coś, ale... Nie gniewasz się, prawda? Co? No, tam, co tam paru ludzi zginęło? Nie zauważyłem, że nie potrafię sobie dać rady z jednym krasnoludem. Geralt? Na święty płomień, dobrze cię widzieć. Doprowadziłem twoich rycerzy na cmentarzysko golemów. Jaki jest wynik bitwy? Teraz jest tam cmentarzysko elfów. Twoi rycerze spisali się dobrze. Przy okazji informacje o hawekarach były nieprawdziwe. Hawekarów nie było, a wiewiórki były przygotowane do walki. Twoje poświęcenie zostanie nagrodzone. Zakon Płonącej Róży dba o przyjaciół. Nie wątpię w to. Dam ci od razu dowód. Przeprowadziłem małe śledztwo w sprawie tych bandytów, którzy napadli na nas w kanałach. Czego się dowiedziałeś? Zdaje się, że są bardzo zainteresowani wiedźminami. Przed tobą w Wyzimie pojawił się inny wiedźmin. Berengar. Tak, właśnie on. Udało mi się ustalić, że wpadł w ręce salamandry. Uważaj, bo na ciebie również mogą mieć oko. A więc żyje. Ta sprawa staje się coraz bardziej podejrzana. Dziękuję ci, Zygfrydzie. Przyjaciele powinni sobie pomagać. Dobra. Zyskałem wdzięczność Zygfryda. Cudownie. W takim razie chodźmy teraz do druidów i poprośmy o burzę. Druidzi, potrzebujemy burzy.
Słucham cię, wędrowcze. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę. Nie, to znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Ojej. Zgoda. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. Powiedziałeś to w chwili, kiedy zaczął padać. W takim razie będę wyglądał burzowych chmur. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów, będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół wiedźmina, druidzie. Oho. Dobra, mamy burzę. Zaczęło lać cholernie. Cudownie, chodźmy na cmentarzysko golemu z powrotem. Zanim przestanie padać. I ogólnie to też sprawa wygląda tak, że... mamy ciało. I czy idę w dobrym kierunku? Prawie minąłem miejsce. Okej. Dobra, mamy burzę. W takim razie połknijmy jaskółkę. W sumie tylko jaskółka będzie potrzebna. I no cóż. Odgromnik weźmy. O tak. Geralt, tutaj miecz ci się nie przyda. Dobra, Geralt, spieprzamy. I robimy to tak, pyk. Nie to, pyk. Pyk. I pyk. Cudownie. Teraz pyk. Ogólnie chodzi o to, żeby uruchomić te wszystkie postumenty. I kiedy on będzie między nimi, uruchomić trzeci. I wtedy piorun do niego trafia. Nie jest zbyt wielka filozofia. Mieczem nawet nie ma co go bić, ponieważ nic to nie da. A tak to kilka razy się go piorunem uderzy i po nim. No właśnie. Tak to wygląda. Dobra. Ile doświadczenia. Cudownie. Życia straciłem. Zauważyłem dopiero. No to cóż, ile mamy czasu? Mam 20 minut filmu. To zrobimy tak. Teraz, na koniec odcinka, w jakieś 5 minut, przelecimy się i wszystkie obeliski uruchomimy. Nie powinno to zająć właśnie dłużej niż 5 minut. Chociaż może poza kamerą to zrobię. Tak się zastanawiam. Czy wyciąć to? Bo w sumie mogę w tym momencie zakończyć odcinek.
I już następny dolarz wrócę i zakończymy ogólnie, gdzie jest ten obelisk. Wait. A, tu jest. Dobra. Tak więc teraz musimy polatać i znaleźć te wszystkie obeliski. Sefira połączyła się z obeliskiem. I uruchomić obeliski. Widać, właśnie. Stare zaklęcia wciąż działają. Dobra, tak więc, słuchajcie, uznałem w końcu, że wytnę to. Tak więc w tym miejscu zakończę też odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. I zapraszam was do kolejnego, w którym to zakończymy ten akt. Do zobaczenia, cześć!